Wydaje mi się, że w tym pierwszym meczu ze Ślepskiem zagraliśmy troszeczkę na świeżości, jednak można powiedzieć, aczkolwiek teraz w tym drugim dniu Gdańsk postawił mocne warunki, nie ma o czym tutaj mówić. Z drugiej strony wydaje mi się, że troszeczkę kondycyjnie zjechaliśmy strasznie. Mamy chłopaków, którzy na przykład środkowych, którzy od początku okresu przygotowawczego grają we dwóch, także myślę, że w nogach na pewno czują ten okres przygotowawczy. Może to być przyczyna, aczkolwiek nie zagraliśmy też na pełni naszych możliwości. MKS Ślepsk, Malow Suwałki. Razem możemy więcej.